Wszystko, co mierzymy, ulega poprawie. Słuchajcie, żyjemy teraz w takich czasach, że mamy coraz więcej osób z nadwagą i z otyłością, a jednocześnie jest jakieś takie podejście, że liczenie kalorii, dbanie o dietę, czy w ogóle bycie fit, to jest jakieś dziwne. I tu chciałabym o tym trochę pogadać dzisiaj, bo popatrzcie, ja na przykład jem codziennie takie śniadanie, jest to omlet z warzywami, tutaj jakiś mały owocek, jem to codziennie, bardzo to lubię, codziennie sobie to monitoruję, ważę, mierzę i wiem dokładnie, ile tego jedzenia przyjmuję. I możesz powiedzieć, że to jest moja praca, bo jest, jak najbardziej, to jest część mojej pracy. Natomiast ja też robiłam w tym dużo błędów. Jak widzę i rozmawiam z moimi klientkami, to dla nich to jest największym problemem właśnie to, żeby wprowadzić pewną rutynę do posiłków i nie jeść codziennie innych rzeczy, tylko proste, pewne, powtarzalne, oczywiście zmieniają się tam warzywka czy owoce na co dzień, natomiast popatrzcie, jaka to jest wolność, że nie musisz codziennie zastanawiać się nad tym, co ty zjesz. Za każdym razem, jak idziesz na zakupy, nie musisz się zastanawiać, o mój Boże, co ja kupię, i idziesz na głodzie jeszcze i kupujesz wszystko, nie? Co wpadnie ci w koszyk. Czyli nie robisz tego i później, bo jeżeli tak robisz, no to później jest problem z tym, o Jezu, teraz to co ja mam teraz zrobić, co ja mam zjeść, jak to wszystko będzie później wyglądać i jak to wpłynie na moją sylwetkę. Jeżeli masz dobry plan zakupów jednocześnie, to masz dużo więcej czasu i powtarzalne wyniki, więc wszystko, co mierzymy, ulega poprawie. Smacznego!